Cześć, tu Michał. Mieszkając tyle lat w Kaliszu, jeżdżąc na tym rowerze też przez ładnych parę lat, tak sobie pomyślałem, że być może fajnym pomysłem byłoby porobić trochę filmów o takich miejscówkach, które tutaj mamy wokół Kalisza. Ja się podzielę tymi, które ja znam, a zakładam na 100%, że wy macie takie miejscówki, o których mi się nie śniło, a warto byłoby się nimi podzielić. To, co bez wątpienia nad Prosną jest świetne, to to, że można sobie latem, wiosną, teraz pewno nie, ale generalnie można wypożyczyć kajak, czy kupić swój, czy jeszcze w jakiejś innej opcji, nie wiem. Są różne firmy, które organizują spływy kajakowe, no i Prosna pod tym względem jest świetną rzeką. I na pewno jak tylko będę miał okazję i kupię sobie ponton, to się przepłynę. Tu tak w ogóle, aby ktoś nie wiedział, tam jest most kolejowy. Tam płynie prawdziwa ten koryto Prosny, a tu jest odbicie. Tym odbiciem płyniecie sobie tam kawałek i tam już jest, nie pamiętam nazwy rzeki, ale to jest ta rzeczka, która dzięki której stworzyli Zalew Szałę. Ona tam właśnie wpada do Prosny. Więc tam też jest świetny kajakiem, jest taka dziczyzna, że w ogóle byście nie powiedzieli, że to jest tak blisko Kalisza, praktycznie w Kaliszu. Okej, lecimy dalej. Wybieram takie trasy, żeby było mało ludzi, zwłaszcza teraz mamy koronawirusa. Dalej jadę na Szałę. Szałę to każdy zna, więc tam nie ma co za dużo się nad tym rozczulać. Na Szałę jest też fajne, że jest ścieżka wzdłuż trasy, dookoła całego Szałę można sobie rowerem też przejechać. I tam fajne są tereny, bo obok macie nad Szałę las, także pojeździć jest gdzie. Jestem w Porwitach, miejscowości. No niestety u nas w Kaliszu jest tak, że mamy taką lokalizację, gdzie nie ma jezior za bardzo. Nie ma też żadnych górek, więc każda anomalia terenowa jest na wagę złota. Tu mi się podoba, ładnie tutaj jest. Jak pojedziecie od strony Wolicy, czy tam Chełmc, w tą stronę, w lewo można skręcić i dojedzie się do Opatówka, a ja pojadę w prawo, w stronę bardziej Nabrzeziny. No i tak, dojechałem do skrzyżowania. Tam jakbym pojechał prosto, to wyjadę na trasę Opatówek Brzeziny. Ale jest jeszcze odbicie tutaj w prawo i tędy chcę jechać. Bo dzięki temu przez ten lasek tam i znajdę się, chyba Saczyn jest, zaraz przy Chełmcach. Jesteśmy w Chełmcach. Nie sposób nie wspomnieć o tym miejscu, jeżeli chodzi o trasy rowerowe czy miejscówki wokół Kalisza dla rowerów. Najwyższy chyba punkt, jeżeli chodzi o podjazd najbliżej Kalisza, nie wiem dokładnie ile ma, sprawdzę. W każdym bądź razie, jak ci się znudzi podjazd od strony Kalisza, to jeszcze macie tutaj od Godzież, taka równoległa jest do Głównej, fajna, bo pogórkowata, bardzo lubię tą trasę. To, co teraz podjeżdżałem tam od Saczyna, można jechać od Opatówka, czy tam od Trojanowa, można jechać od Wolicy, chyba najbardziej popularna. No i tu jeszcze jest w dół, tylko nie pamiętam, gdzie tam się wyjeżdża. Tam się wyjeżdża jak niedaleko Borku, zresztą od Borku koło od szpitala też można wjechać. Nie wiem, ile tych miejsc jest do podjazdu, ale bardzo dużo. Tak naprawdę w samym Żydowie nie ma nic ciekawego. Chyba to takie wspomnienia jeszcze z dzieciństwa, jak to jeździłem. Te dwa wyraże, sama wioska w Dolinie Prosny, czy Prosna jest troszeczkę dalej, tam gdzie te, jeszcze tam dalej, gdzie tam te drzewa. Tutaj jest tylko taki kanał i to totalnie wyschnięty i do tego jeszcze zasyfiony, więc to nic fajnego nie jest. Fajna jest górka, bo jest podjazd z jednej strony, z drugiej strony tam jest jakiś stary klasztor czy coś. No i tyle. Po prostu jak jedziesz cały czas i ogląda sobie pola, zwykłe, proste, każdy wiraż na drodze, tutaj górka z górki, pod górkę, mijanie rzeki Prosny, to jest nie lada atrakcja. Ale to wszystko wygląda, wynika z tego, że mamy płasko i nudno, no co zrobić. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jakie są miejsca fajne. Jeżeli ich nie znam, albo ich znam, to chętnie pojadę, zrobię jakieś zdjęcia, jakieś filmy z drona. Będziemy tak powoli chyba budować taki katalog fajnych miejsc wokół Kalisza.
liczę, że komuś to się przyda i będzie korzystać z tego. Trzymajcie się.